I ostatnie miejsce na liście ma pan Włodzimierz Wojtaszek, także z powiatu tomaszowskiego. W ostatnich wyborach Polskie Stronnictwo Ludowe wygrało w tym okręgu wyborczym, który obejmuje 5 mandatów. Na 5 mandatów uzyskaliśmy 3. To był nasz największy sukces dotychczas, ale także w poprzednich wyborach w 2010 i jeszcze w poprzednich 2006 zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe wygrywało w tym okręgu i chcemy powtórzyć to osiągnięcie. Myślę, że służyć temu będą dwa argumenty. Pierwszy, nasza dotychczasowa praca i rezultaty pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego, poszczególnych radnych w tym okręgu wyborczym, a drugie, nasze plany na przyszłość i uważam je za najważniejsze. Dla nas zawsze kluczem była komunikacja. Tak jak dotychczas obiecywaliśmy, że będziemy remontować drogi wojewódzkie, to myślę, że powiat skierniewicki bardzo to odczuł. Droga tak zwana Bolimowska ze Skierniewic do Bolimowa została wyremontowana. To był koszt około 50 milionów złotych. Są piękne ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż całej drogi. Dzisiaj jedynym sygnałem, który płynie, jeżeli chodzi o tą drogę, to żeby tam ławki były. I też myślimy nad tym, nad porozumieniem z parkami krajobrazowymi, żeby zrobić zatoczki. I nasi radni, szczególnie ze Skierniewic, pani Grażyna Olszewska, pani Małgorzata Koras, będą o to zabiegały. Ścieżka rowerowa do Nowego Kawęczyna jest. Wspólnie porozumieliśmy się z miastem. Jest połączenie na odcinku miasta. Tak naprawdę został nam kierunek w stronę Łodzi, Brzezin, Jeżowa, drogi, którą jeszcze chcemy remontować. Niedawno została podpisana umowa na budowę obwodnicy Kurzeszyna, to jest ważne połączenie w kierunku Rawy Mazowieckiej, 34 miliony złotych. I to są, uważam, nasze bardzo ważne sukcesy. Ale nie chcemy poprzestać na tym. Jest kontynuacja. 4 lata temu wielkim tematem w Skierniewicach było to, żeby dojeżdżała tu łódzka kolej aglomeracyjna. Dzisiaj ona już dojeżdża i naszym wyzwaniem na kolejną kadencję jest to, żeby ona jak najczęściej dojeżdżała i jak najwięcej było połączeń i do Łodzi, i do Warszawy. I o to wspólnie ze wszystkimi radnymi Sejmiku, szczególnie ze Skierniewic, będziemy o to zabiegać. Mało tego, planuję podpisać z panem prezydentem pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną a Miejskim Zakładem Komunikacji umowę na wspólny bilet. Że jeżeli się kupuje bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub MZ-ki w Skierniewicach, nie trzeba było już tego czynić w drugiej spółce. Myślę, że to byłoby bardzo wygodne dla tych, którzy jadą na dworzec komunikacją miejską. Lub odwrotnie, przyjeżdżają z Łodzi i chcą dalej się przemieścić, już nie musieliby czynić zabiegów. Taki plan mam i dla Tomaszowa Mazowieckiego, i dla Skierniewic. Zaczęliśmy go już realizować w niektórych częściach województwa. I takie wygodne rozwiązania będziemy planować we wszystkich obszarach styku pomiędzy samorządem wojewódzkim a samorządami gminnymi, miejskimi, w przypadku Skierniewic miejskimi. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to chciałbym, żeby nastąpił rozwój także naszego szpitala wojewódzkiego. Od dawna mówi się o tym, że bardzo potrzebny jest oddział kardiologii inwazyjnej. Dzisiaj, kiedy mamy nową panią dyrektor, temat powrócił. Wiem, że są rozpoczęte rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsultantami wojewódzkimi, aby uzyskać zgodę oraz pieniądze, bo na to potrzebny jest dodatkowy kontrakt. My na pewno zabezpieczymy środki finansowe na infrastrukturę. Ja już rozmawiałem z prezydentem, który pewnie będzie kolejną kadencję, żeby także takie pieniądze na przyszły rok w budżecie miasta Skierniewice były na wsparcie samorządowi przeznaczone i żeby wreszcie ten oddział powstał. On jest szczególnie ważny, ponieważ bardzo wiele zachorowań w naszym województwie jest na choroby układu krążenia, zawały, a to są przede wszystkim pacjenci oddziału kardiologii inwazyjnej. Rozmawiałem także z panią ordynator, która od także dosyć niedawna prowadzi ten oddział i ona mówi, że wręcz marzy o tym, żeby taki oddział powstać. Spróbujemy to zrealizować w nowej kadencji. Jest jeszcze jeden oddział, który także już nie mówiąc o tym głośno planowałem do uruchomienia. To jest oddzielny oddział urologii.
to są choroby, które łączą się często bardzo z onkologią. Choroby dotkliwe i dotychczas działa urologia na bazie pododdziału przy chirurgii. Chciałbym wspólnie podjąć taką decyzję z panem profesorem Waldemarem Różańskim, konsultantem do spraw urologii w naszym województwie, aby doprowadzić do tego, aby powstał taki osobny oddział. Tutaj pojawia się jeszcze inny problem, oprócz finansów i kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia, a mianowicie braku lekarzy. Lekarzy urologów jest naprawdę bardzo mało. Jest aktualnie tydzień urologii na całym świecie, różnego rodzaju wydarzenia promują się i to jest chyba najlepszy moment do powiedzenia o tym, że taki oddział jest bardzo potrzebny tak naprawdę w każdym powiecie, a statystyki pokazują, że w naszym województwie tylko 2 szpitale powiatowe mają oddziały urologiczne i nie wszystkie wojewódzkie, nie mówiąc już o szpitalach ministerialnych czy Uniwersytetu Medycznego. Uważam to za zasadnicze kwestie, chociaż pojawiają się, może to nie są wielkie pieniądze, ale w tym roku pierwszy raz dostała dofinansowanie Ochotnicza Straż Pożarna w Skierniewicach i dla nich to były bardzo cenne pieniądze i także wspólnie, jak rozmawiałem z kandydatami naszymi do Sejmiku, to jest wspólna nasza deklaracja, że takie dofinansowanie rokrocznie powinno lądować i dla OSP Skierniewice, jak i wszystkich tych, które się znajdują w powiecie skierniewickim, zarówno dla tych, którzy są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i ci, którzy do tego systemu nie należą, a często im bardziej te pieniądze są potrzebne niż tym bardzo profesjonalnie wyposażonym. Rozmawiałem także to już ostatnia kwestia taka zasadnicza w naszym programie, organizacje pozarządowe, które potrzebują naprawdę dużego wsparcia. Jeżeli naprawdę wszystko dobrze pójdzie w tych wyborach, będę chciał w każdym byłym mieście wojewódzkim założyć specjalny punkt, w którym takie organizacje pozarządowe miałyby bezpośrednie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Działa u nas specjalny wydział w Urzędzie Marszałkowskim, specjalny pełnomocnik do spraw koordynacji działań organizacji pozarządowych, ale to wszystko jest łódź. A z mojego doświadczenia wynika, że taki punkt powinien być w każdym mieście byłym wojewódzkim, czyli Skierniewice, Sieradz, Piotrków Trybunalski i mam nadzieję, że nam to się uda. A jak ma to działać, to zaplanujemy wspólnie w konsultacjach właśnie z tymi organizacjami pozarządowymi, żeby to nie była praca intuicyjna, żeby to było dzieło wspólne tych, którzy mają z tego korzystać. I ode mnie to tyle. Jeżeli nasi kandydaci by jest z nami jeszcze kandydat do Rady Powiatu, pan Radosław Mikuła, pracownik Urzędu Marszałkowskiego, rodem z Głuchowa, zawsze odpowiadał za drogi dojazdowe do pól, teraz odpowiada za Wydział Ochrony Środowiska. Jedna z najważniejszych osób w naszym urzędzie, jeżeli chodzi o sprawy rolnictwa i ochrony środowiska. I bardzo się cieszę, że będzie kandydował do Rady Powiatu Skierniewickiego, bo na pewno, jeżeli się dostanie, będzie mocnym wsparciem. Dziękuję, panie marszałku. Panią Grażynkę znam. Tutaj państwa, gdyby mi pan jeszcze przybliżył. To znaczy mi nic nie wypadę państwo. Nazywam się Małgorzata Kolas. Urodziłam się w Skierniewicach. Mieszkam tutaj i pracuję w starostwie powiatowym. Działam też na rzecz samorządu lokalnego. No i swoją dalszą działalność widzę tutaj po prostu na terenie właśnie województwa łódzkiego. Tak jak pan marszałek powiedział, zacieśniania kontaktów między Skierniewicami a Łodzią. Dobrze, i mamy jeszcze pana. Włodzimierz Wojtaszek, mam lat 59. Z wykształcenia jestem ichtiologiem. Od 2002 roku do 2015 pracowałem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wdrażałem wszystkie programy unijne dedykowane rolnikom i obszarom wiejskim. Natomiast od 2016 roku pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Jestem zastępcą dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy tam środki na drogi, wodociągi, kanalizacje, lokalne grupy działania. To są te środki, które
przeznaczamy właśnie na społeczności lokalnej naszego województwa. Nawet nie trzeba się mnie pytać o to, czy pan prezydent uzyska moje poparcie, bo ma. Wszystko to, co robiliśmy przez te ostatnie 4 lata, to tak naprawdę jest wspólne dzieło. Oczywiście ja nie chcę, broń Boże, odejmować panu prezydentowi, czy radnym miejskim, czy pracownikom, którzy wykonali własnoręcznie tą pracę, ale to wszystko było zawsze przedyskutowane. Wszystkie projekty, które były pisane, omawialiśmy wcześniej, ponieważ musiały się komponować z harmonogramem ich ogłoszenia i wieloma innymi czynnikami. No, Skierniewice, powiem szczerze, że podziwiam, bo tak się idealnie wpisały w ten harmonogram projektów, no i z potrzebami. No. Pan prezydent Jażdżyk też miał ten przywilej, że poprzednik mało co zrobił, dlatego mógł się wykazać wieloma sprawami. No a zalew Zadębie, który został teraz zmodernizowany, no to jest po prostu mistrzostwo świata. Wszystkim opowiadam, żeby przyjechali, zobaczyli. Także wieczorem możecie przyjechać, bo jest tak oświetlony, że naprawdę można podziwiać go i dzień, i w nocy. I ci, którzy planują zagospodarować inne zbiorniki wodne, czy zalew Jeziorsko, Sulejowski, czy jakiekolwiek inne mniejsze, na przykład w Opocznie, no powinni zacząć od zobaczenia tego, co jest w Skierniewicach, bo to jest piękna wizytówka i inspiracja do innych działań. Jaki liczą Państwo wynik? Chcemy... Tu najbardziej chodzi o mandaty, bo poparcie procentowe może nie odzwierciedlać tego, ile mandatów się uzyska. Ostatnio uzyskaliśmy 3 mandaty. Mieliśmy najwyższe poparcie spośród wszystkich komitetów i chcielibyśmy to powtórzyć. To fajnie, to bardzo Państwu dziękuję.